Nie no, ale ogólnie, no to tak jak mówię, według mnie może ona się nie golić czy golić. To jest ich sprawa w sumie. Tak jak mówię, ja nie oceniam, czy ona się goli, czy nie. Mi to nie przeszkadza. Może się nawet nie golić, może nawet iść na ten basen co ja i być nieogolona. Mam to w dupie, bo ja nie będę jej oglądał. Jak jestem na basenie, to się nie patrzy ludziom na dupę czy pachy. My, widzowie, analizujemy argumenty. Czemu oni mówią, że się nie golą, że to jest jakieś tam według nich i tak dalej. Rozumiecie? No i tyle. A to czy się ona nie goli, czy się goli, tam to w dupie. Spartiatik! Yeah, boy! No, ma bardzo dużo lajków, 2000. Jeśli znajdziesz chłopaka, który to akceptuje, nigdy nie pozwól mu odejść, to prawdziwa miłość. XD. Siemanko kochani, witam was na kanale Kingi. W dzisiejszym filmiku nasz pierwszy filmik razem. To jest też jakiś youtuber? Bo go nie znam jak coś. W którym odpowiem na nurtujące was bardzo pytanie. Co sądzę o tym, że Kinga się nie goli? Dodatkowo odpowiemy na kilka komentarzy, które pojawiały się pod tym filmem oraz odpowiemy na odpowiedzi Nitra pod wczorajszym jego live'em i innych youtuberów. Także zapraszam do oglądania. Kurde, za późno to obejrzałem z wami, byśmy byli w tym filmiku. Ja pierdziel! Ale zaprzepaściliśmy. Czemu mi 6 dni temu nie powiedzieliście, że jest taki film? Ja pierdziel. Sadgę. Film Dlaczego się nie gole stał się wiralowy i generalnie jest pod nim jakieś 145 tysięcy. A to jest teraz 250, może nagrają nowy. I ja go nagrywałam na totalnym spontanie. Po prostu miałam wypisane kilka punktów, które chciałam poruszyć i mówiłam wszystko z głowy. Po prostu on nie jest jakiś idealny, mam dużo lepsze filmy, które wolałabym, żeby się wybiły. Ale z jednej strony się cieszę, bo jak zobaczyłam, jak bardzo jest kontrowersyjny ten film, i jak wiele jeszcze trzeba zmienić w myśleniu naszego społeczeństwa, to z jednej strony się cieszę. Też chciałabym opowiedzieć, jak przyjmuję tą krytykę, bo w większości jest to krytyka skierowana też w moją stronę, ale chociaż w stronę mówi, że kobiet, na przykład tych, które się nie golą i generalnie owłosienia kobiecego ciała. Dlatego chciałabym się dzisiaj też do tego odnieść i zapraszam was serdecznie. Pierwsze proponuję obejrzeć to, jak skomentował ten filmik Nitro, bo to było wczoraj po prostu i to jest taki świeży temat, więc może pociągnijmy to. To jest jakiś powiem widz Nitro? O tym, dlaczego nie podoba mi się, że osoba taka wpływowa może w ten sposób reaguje. Wiadomo, że to jest taki format, zabawa, śmiech i tak dalej. Tylko później no, te osoby za bardzo się w to wczuwają, mimo że Nitro nie obrażał Kingi, tylko może tam jakoś seksualnie obrażał, nie wiem, kobiety czy takiego, ale bezpośrednio Kingi nie obrażał i nawet ją pochwalił, ale uważam, że później takie właśnie młode osoby, które to oglądają, później idą na kanał, no i właśnie dają różne takie komentarze. Także przejdziemy też do tych komentarzy. Na razie skupmy się na tym, jak osoba wpływowa reaguje na taki filmik. I daje, jaki daje przykład innym osobom. Takie sztuczne się to wydaje. Co to kurwa jest? Witam was serdecznie na moim kanale. Przy okazji chcę was serdecznie zaprosić na mój najnowszy kanał. Nitro pierwszy raz na kanale Kingi. Kanon na Instagramie. Super trikami na. Rozwiertałem jego głos. To jest jakiś widz Nitra? Bo się tak cieszy. Ja was zapraszam do odwiedzenia tego profilu oraz do subskrypcji tego kanału, żeby tego się moim zdaniem udało. Jest to dzisiejszy film, jest o tym, dlaczego się. Ale nie chcę oglądać tej reakcji. Obejrzmy dalej, jak odpowiadają. Bo nie chcę już tej reakcji oglądać, bo już ten film oglądaliśmy. Oglądamy komentarze, nie? Co nie? Co cofaj? Co mam cofnąć? Go freeze. Ty się chyba zgubiłeś. Zobaczył włosy. Jest to niestety dość kontrowersyjny temat. Moim zdaniem oczywiście nie powinien być kontrowersyjny, bo to jest coś normalnego, naturalnego. Co jest? Natomiast wyjaśnię moje. No, co jest? Główne powody. Efekt zaskoczenia pierwszy. Kurwa, znalazłem dziewczynę dla Rafała. Golenie się zajmuje tyle czasu, mogę za to zrobić dużo innych czynności. I to jest załamany, po czym argumenty go przytłoczą zaraz. Będzie musiał przyznać rację, Kindze.
wydawać pieniędzy na taką już dla mnie bolesną. Argumenty Kinga Futacza. Zapraszamy do oryginalnego filmiku oczywiście. To jest tak naprawdę odrywa... Rona z kosmetyczką. Kurwa, ten kurwikłak jest... To jest tego. Tutaj spory i tutaj widać... Tablet to... Apple, tak? Jak to się nazywa? Tam jest... No to się złe rzeczy kurwa dzieją, dziewczyny i panowie i chłopaki. No, czyli jakie? Jezu. Ja znaczy, oczywiście... A bo to jest... Czy tam podpalamy, iPad, czy, iPad. Kurwa, na jajach, czy... No... Gdyby nie miały żadnego zastosowania, to by kurwa ich nie było, nie? Inną rzeczą jest, że czasami... Że... Inaczej, bo organizm ogólnie od nieużywania czegoś to zanika, nie? To jest tak, jak mamy kość ogonową, pomimo, że nie mamy ogona. No i analogicznie wraz z ewolucją, no różne rzeczy w ciałach różnych tam zwierząt, ludzi ewoluowały. No żadnym ekspertem nie jestem, ale wydaje mi się, że w 2020 roku, jak sobie ogolisz pachę, to jesteś w stanie zastąpić, kurwa, czy ogolisz sobie, kurwa, pizdę, albo cipkę, jak ona to mówi. Ja wolę waginę, o, waginę, chociaż może nie waginę. Ja wolę pusię, o, pusię. Ja wolę pusię. Tak by sobie ogoliła pusię, no to jest wiele różnych innych... Dobra, widzowie, przejdźmy do tych komentarzy, bo my to już oglądaliśmy! Zostaw. No ale co wy chcecie? Metod, kurwa, osłaniających jej dziurę wlotową od drobnoustrojów, jak ona to mówi. Właśnie nie ma, bo na przykład w lecie często ubieramy bieliznę i na przykład spódnicę, więc pomiędzy tak naprawdę nogami mamy tylko bieliznę, która jest zazwyczaj cienka, przewiewna i bawełniana. I przez to może przejść właśnie dużo, na przykład drobinek kurzu, czy innych właśnie zanieczyszczeń, brudu i tak dalej. I jeśli właśnie nie mamy wtedy tych włosów, to ta droga tego drobnoustroju do naszej pochwy jest dużo mniejsza, niż jakby miał pokonać. Ale wiecie co? Nie wiem, czy to jest umyślna manipulacja, czy nie, ale ona na siłę stara się zmienić tą narrację, bo wszystkim ludziom wydaje mi się chodzi o pachę i nogi. A ona na siłę pokazuje... Wiesz, o co chodzi? To jest takie... To trochę manipulacja. Pokonać gąszcz włosów. Bo, tak? Bo się styka, tak? O to no tak, dokładnie. No ja tylko chcę dodać jeszcze o tym, o tej ewolucji. Tutaj Nitro zaznaczył nam, przypomniał, że nieużywane rzeczy zanikają, prawda? Czyli jakieś tam futro na naszym ciele zanikło, a w niektórych miejscach nie zanikło. I dlaczego tak się dzieje? No to jest jedyny jakby powód tego, że mamy te włosy w tych miejscach. Futro. No według mnie jest taki, żeby te miejsca się nie ocierały. Skrzydła też żeby zanikły. Nie powodować otarć i żeby nie powodować później ran i infekcji. Dokładnie. Bo to jest bardzo niekorzystne. Większość wcześniej, jak ktoś jeśli nie umierał ze starości, to najpopularniejszym sposobem śmierci właśnie to było z powodu infekcji. No i właśnie... Ale o czym ty mówisz? Poczekaj, o czym mówi? To bardzo niekorzystne. Większość wcześniej, jak ktoś jeśli nie umierał ze starości, to najpopularniejszym sposobem śmierci właśnie to było z powodu infekcji. No i właśnie... Ale o czym ty pieprzysz? Wiesz, że się czasy zmieniły? Dobra, słuchaj. To ja ci powiem tak. Ludzie się teraz golą, a średnio wieku 80 lat. A w czasach kamienia upanego jaka była średnia, jak się nie golili? Co? Takie statystyki, to sobie możesz pieprzyć chłopie debilom. Przecież on tak kręci. Co on w ogóle gada? To nie ma nic do tego. Przecież są inne czasy. Teraz już nie umrzesz, jak się otrzesz. Nie, przez otwartą ranę najłatwiej, żeby się wdała infekcja, zwłaszcza w takich miejscach, więc po to są właśnie włosy, żeby się chronić. Obecnie często się myjemy. No ja wiem, że tam jakoś jeden, może raz na dwa dni, raz dziennie. Więc nie są aż tak potrzebne raz na pewno te włosy, tydzień. Ale jeśli ktoś dużo chodzi czy się przemieszcza, to bardzo się przydają taka ochrona przed otarciami przede wszystkim, bo no jak się człowiek po prostu ogoli, to dużo łatwiej się ta skóra ociera i to czuć, zresztą na niej każdy to na pewno czuł po goleniu, no nie? Zwłaszcza na jakichś pachwinach czy pod pachami. A z drugiej strony, co jest śmieszne... Widzowie, mam teorię, trochę chamska, ale powiem ją. A co jeżeli oni są razem nie dlatego, że on lubi, że się ona nie goli, tylko... On zdaje sobie sprawę, że ona nie każe mu się golić, a bo jemu się nie chce.
I dlatego są razem, bo jemu się nie chce goić. Tak? Ma sens to? Bardzo często, kurwa, spotykam się z takim komentarzem: kurwa, i co ci szkodzi, niech każdy żyje jak chce. Tylko że to niestety działa w większości przypadków tylko w momencie, znaczy insta czy ma chłopaka, no zaraz zobaczymy. Większość się uśmiechnął. Inaczej, jeśli ty nie wiem, kurwa, myślisz tak samo jak ja, a ktoś cię krytykuje, albo ja poniekąd w jakimś stopniu się zgadzam z twoją opinią, i ktoś przyjdzie i powie: łe, nie zgadzam się z nim, no to zawsze ktoś wyskakuje: a co ci to szkodzi, niech każdy sobie robi co chce. Ale w momencie, kiedy ktoś przychodzi, to jest totalnie w 100% sprzeczne, to jest, kurwa, stoi... Sobie oglądamy ludzi, co oglądają kogoś, kto ogląda film. Nice. 60 stopni twojej opinii, no to już jest, kurwa, wytykanie palcem, już jest no, który film oglądaliśmy nie, przed chwilą? Oczywiście, jak ktoś to traktuje, czy uważa, że jakaś tam opinia to jest, nie wiem, identyfikuje się z nią na tyle, że aż tego to po prostu zaczyna boleć, tak? Że musi to aż bronić po prostu tak strasznie. Bo tak, no, nie uważam, że z takimi opiniami powinno się identyfikować. Z jakimi... Co jest? Egida, to ty? Nie rzucaj się. Egida się rzuciła. Cokolwiek. Dokładnie. Powinno poprawiała się leżąc przy drzwiach. Utożsamać po prostu swoje osoby z tym, nie wiem, swojego ego z tym, więc... A Egida przy drzwiach leży i się poprawiała i trzasnęła w drzwi. No, tak jak Nitro mówi, albo że policja. Jak ktoś mówi 180 stopni opinię do ciebie, to ty powinieneś się po prostu denerwować w ten sposób, no nie. Znaczy uważam, że powinniśmy bronić po prostu tego, co jest logiczne. No tak, ale na pewno i nie... I też tego, co na przykład jest potwierdzone badaniami naukowymi. Tak, no, ale na pewno nie... Bo to jest... Nie wiem, co oni mówią. Bronić po prostu tego, co jest logiczne. No tak, ale na pewno i nie... I też tego, co na przykład jest potwierdzone badaniami naukowymi. Tak, no, ale na pewno nie... Bo to jest jakby najbliżej prawdy, tak? Bym się czuł niekomfortowo, jakbym, nie wiem, kurwa, był w tym samym, nie wiem, basenie, na tym samym basenie, czy gdziekolwiek, i typiarze by, kurwa, kłaki z pizdy wychodziły, no. No bo tak to wygląda, no. No dlaczego on by się miał czuć niekomfortowo? No nie rozumiem się tego, kurwa. Że tak jak będą komentują w tym często właśnie pod kłaki. Tym filmem Kingi, no nie, że to jakby... Dlatego na przykład się czepek... Nie, nieważne, żarty, oglądamy. To ograniczało ich w ogóle świat, no bo no, nie? Oni mają jakieś przekonanie właśnie. Że tak ma być i po prostu inaczej. Wiesz, to że nawet ja czuję się niekomfortowo na przykład, ale jakbym no... miała iść na basen, tak? Bo od dziecka są w nam wpojone pewne standardy, przede wszystkim dany... standardy kulturowe i kanon, dany kanon piękna nam to narzuca, przede wszystkim kobietom. I może to się wiązać po prostu z brakiem komfortu. Bo jeżeli wiem, że dla większości osób jest to normalne, to jeśli ja zrobię coś nienormalnego dla nich, to mogę być jednak na przykład wytykana palcami albo krytykowana i tak dalej. I można czuć strach przed krytyką, to jest normalne. No ja rozumiem, tylko mi chodzi o to, że bardziej, że oni się to postrzegają, że ty tam jesteś, czy kobieta tam jest, jakby żeby ich, nie wiem... Wiem, że oni się czują niekomfortowo. Ucieszyć, no a ja wiem, dokładnie, ale... Dokładnie, no dobra, ale teraz sobie pomyślałem, no nie, by była jakaś taka bardzo otyła osoba, taka, że tak powiem, no nie wiem, z jakimś dużym trądzikiem, czy coś takiego, no nie? Czy ja bym się wtedy czuł tak maksymalnie komfortowo, no nie, i w ogóle? I moim zdaniem to jest takie coś, po prostu strach może przed właśnie taki jakiś, w naszych genach może strach... Ale trądzik to nie jest wybór, tak jak golenie się czy nie. Wiesz o tym? Brodziarzu pieprzony? Przed właśnie zarażeniem się czymś może od kogoś, no nie, i tak dalej. Więc jeśli ktoś to utożsamia, znaczy, że się... Jeśli jest właśnie utożsamiana... Nie, że nie golenie się... Nie golenie, albo... Mogę mówić brodziarzu pieprzony, bo sam mam, więc mogę. Tak jakbym był gruby i mogę ludzi od grubych wyzywać, rozumiesz? Trądzik, albo tam na przykład, nie wiem, no cokolwiek, jakieś różne mankamenty w ciele są utożsamiane z tym, że... Że ma się tym zarazić, nie wiem, dokładnie, że jest brak higieny, niehigieniczne, czyli no ale, na przykład ale... nie mycie się, tak? No właśnie, że ta osoba się nie myje, no nie, że nie dba o higienę ogólnie, no nie, i boisz się, czy się po prostu czymś od tej osoby, nie wiem, nie zarazisz jakby. No. W ten sposób można to podciągnąć. Dokładnie. No ale właśnie wyraźnie widać właśnie, że... Golenie się jest na siłę podciągnięte pod higienę, no nie? Dokładnie. A właśnie nie jest, bo to tylko zwiększa podobieństwo. Skąd wiemy, że ktoś, kto się ogolił, się na przykład umył, tak? No. A jeśli... Ale to nie chodzi o to, to chodzi o skojarzenia bardziej, a nie skąd wiemy.
Dupę. Rzucam monetą, tak się dowiaduję. Co to jest za pieprzenie? W takim pewnym sensie to jest stereotyp, a nie wiedza na 100%. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Foe dał na Goliborde 5 zł. Wkurwia mnie to, że ta baba narzuca swoje racje. Mogę tolerować twoje włosy, ale mnie brzydzą, bo mam preferencje i tyle mało. Znaczy, no tak. Według mnie w dupie mam to, czy ona się goli, czy nie, i tyle. Po prostu argumenty są za tym, żeby się nie golić, są bez sensu, wydaje mi się, i tyle. Jeśli ktoś ogolona osoba ma więcej infekcji, no to tym bardziej może przenieść jakieś infekcje do wody. Tak, dokładnie. Dobra, oglądajmy po prostu. No wychodzi ci kurwikłak. Znaczy, no oczywiście pominimy całą wulgarność co do seksualnych komentarzy. Nie, co do owłosienia po prostu intymnego, tak? To już, oczywiście tego nie będziemy już komentować. Mi się, bo tu słyszysz tym, boję się, że to będzie słychać. Wychodzą na zewnątrz i jest zabawnie. Będą balony. A, czy to jest props, no nie? Od Nitra. Że ma tak wyjebane w opinii innych. Jej Instagram. Holistic A. Stoiczka. No i Wanik wyciągnął jego uwagę, widzę. Kochani, praca nad Vanem wrze, także już niedługo kolejny update'ik. Najbardziej będzie wrzeć podczas przerwy świątecznej. No. Wreszcie będziemy mieć trochę czasu. A tu chyba paszka ogolona, tak? Przyłapał Kingę na ogolonej paszce. To po co ten filmik ona nagrała? Skoro się ogoliła? Nie widać kurwa włosów. Głupio im chyba, bo nic nie mówią. No jak się Kinga z tego wytłumaczysz? Że tam są ogólne, tutaj nie. Wypadły mi! Nie goliłam się, wypadły. Przecież stare, no nie. Zdjęcie było stare, tak? Jak jeszcze się goliłaś. Znaczy czasem się goliłam, czasem nie. To też w zależności właśnie, jak jeszcze czułam się komfortowo. Ogólnie co to chcę powiedzieć, no nie, że nawet to, że robisz... Filmik o niegoleniu się jest z marca. A tamto zdjęcie wyglądało na nowe dość. Chyba, że tak rzadko stawia te filmy. Ale jeżeli wstawiła film w marcu, że się nie goli... Gdzie jest jej Instagram? Jak się jej nazywa Instagram? Może ktoś powiedzieć? W maju wstawiła zdjęcie, że jak była ogolona, w marcu wstawiła film, że się nie goli, ale strzelam, że nie nagrała tego filmu dzień po podjęciu decyzji, tylko jakiś czas później, bo było dużo zdjęć nieogolonych. Coś tu w dupę nie gra. Tu jest ogolona, znaczy nieogolona. Czyli, poczekaj, tu jest marzec, to są te zdjęcia, co były w filmiku. Czekaj, co tu w dupę się dzieje? Ona chyba nie nagrała tego w marcu, mi się musiało pomylić. Nie, w marcu, 18 marca, to zdjęcie jest 19, czekaj. A, bo go 19 wstawiła, dobra, ale poczekaj. Na tych zdjęciach z początku roku, czyli powiedzmy, że od stycznia uznała, że się nie goli. Ale jak pojechała na wakacje w maju, to się ogoliła. Cześć. Coś tu w dupę nie gra. Piramida nienawiści? Mowa nienawiści, izolacja, marginalizacja. Dehumanizacja, akt dyskryminacji, akt przemocy fizycznej, eksterminacja. Co to w dupę jest? Dobra, widzowie, źle stąpamy po cienkim lodzie, idziemy stąd. Coś mi tu nie gra z jej teorią, że to stare zdjęcia. Coś mi tu w dupę nie gra. Przyłapał Kingę na ogromnej paszce. Tu nie widać kurwa włosów. A tu jednak widać. Tak. No jak się Kinga z tego wytłumaczysz? Że tam są ogólne, no, tutaj nie. No zdjęcie było przecież stare, no nie. Zdjęcie było stare, tak? Jak jeszcze się goliłaś. Znaczy czasem się goliłam, czasem nie. To też w zależności właśnie, jak jeszcze czułam się komfortowo. Te zdjęcia, na których jest ogolona, muszą mieć... Ona je wstawiła w maju. Gdzieś tam w Grecji one są chyba. Więc
pewnie w maju była. W ty... Znaczy, to zdjęcie musi być albo półtora roku. Czekaj, trzeba to rozrysować. Widzowie, to jest za trudne. Patrzcie. Marzec. Tu się wstawiła film nieogolona, czyli nieogolona X. W maju ogolona była, ale wstawiła film o niegoleniu się w marcu, czyli co najmniej dwa miesiące, powiedzmy, wstecz uznała, że się nie będzie golić w styczniu. Czyli jeżeli to zdjęcie jest stare w maju i się nie ogoliła, a jest wakacyjne, to musi mieć co najmniej ponad rok. Rok czasu musi mieć zdjęcie z wakacji. Czemu po takim czasie wstawiła zdjęcie z wakacji z ogolonymi pachami, mimo że jej narracją jest niegolenie się? Po co mi miała to robić? Nie wstawiłaby w ogóle tego zdjęcia. Po prostu pojechałaby za rok znowu i zrobiła zdjęcie z nieogoloną pachą, żeby pasowało. Coś tu widzowie nie gra. To jest kłamstwo, 100%. Przyłapaliśmy ją na kłamstwie. Rozumiecie moją logikę? Tutaj pojechała na wakacje, ale mało ludzi ją jeszcze oglądało w marcu. Ten film podobno miał mało wyświetleń. Mówi sobie tak: dobra, mało ludzi to widziało, jeszcze nie wiedzą, że się nie golę. Ogolę się do zdjęć, żeby fajne były, a potem znowu się nie będę golić, będzie pokcząb. I tu w maju się ogoliła i teraz się dalej nie goli do grudnia. W styczniu zaczęła się nie golić. Czyli ona nie wiedziała, że ten film będzie miał tyle wyświetleń, dlatego się ogoliła. A potem wybuchło i powiedziała, że to stare zdjęcia. Tak. Tak jest. Wszystko się zgadza, wszystko się w dupę dodaje. Ogólnie to co chcę powiedzieć, no nie, że nawet to, że robisz filmik o tym, no nie, zwiększasz świadomość, to i tak uważam, że możesz czasem się ogolić czy nie ogolić, no nie, że to powinno zależeć od ciebie. No bo no nie powinieneś być ograniczony, przez teraz to się w ogóle nie możesz. Słuchaj mnie, brodziarzu, powiedzieliście, że jak jest lato, to jest najgorzej z goleniem się, a teraz mówisz, że się możesz czasem ogolić, a czasem nie, ale poleciała na wakacje do Grecji, gdzie jest ciepło i się ogoliła, czyli w najgorsze możliwe miejsce, gdzie się najwięcej chorób łapie, bo jest gorące, tak mówiłeś! O czym ty pieprzysz? Może goli, no nie, tak, no bo... Tak, to nie jest tak, że... Dokładnie. Byś miał na to ochotę czy coś, no nie? Nie wiem, na przykład ogolenie się może raz na jakiś czas, może jest spoko, na przykład, nie wiem. No tak, no chodzi o to tutaj, że nie golę się regularnie, nie golę się na co dzień, tak? Tak. W większości. No nie pamiętam, kiedy się go goliłam na zero, tak naprawdę. Mhm. Ale raz na jakiś czas podetnę sobie włoski i to jest po prostu okej. Okay. Dobra. Znaczymy to jeszcze Nitro powie. No nie wiem, przechodzimy tak dalej. Olaf. No jest to kontrowersyjne właśnie, a nie powinno być. No kochani, teraz przejdziemy do jeszcze bardziej cringe'owej rzeczy, jaką jest po prostu kanał Szarpanki. Nie wiem, no w ogóle mi się nie chce włączyć, bo to jest strasznie, tak strasznie cringe'owe, że masakra. No, ale... to było straszne, naprawdę ale ciężko. To nie wiem, co by o nas powiedział widzowie. Jak mówi, że jakieś coś jest cringe'owe i toksyczne. Myślę, żeby się... No, ciężko by to przyjął. Ja w ogóle tego do końca nie oglądałam. Ja nie wiem, niestety, co to jest za kanał. Tutaj ta na szczęście niestety ten filmik był ogólnie usunięty. Szarpanki. Tak, jego kanał był generalnie usunięty. Jego kanał jest usunięty, ale ktoś tutaj wrzucił jego... Jest tutaj na początku obwieszczenie wielkie, że jest to program satyryczny, określony ostrym humorem, nierzadko kontrowersyjnym. Przedstawione tu treści mają charakter rozrywkowy, słuchajcie. A więc dzisiaj mamy kolejne dwie porcje. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzisiaj Żydzie masz potężne IQ, także dawaj na szachy, ograsz każdego, nawet Niemca i Ukraińca. Zaraz idziemy grać. Dziękuję bardzo. Dzisiaj co mamy, co nam kucharz udał? Hej kochani, tu Kinga. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film jest o tym, dlaczego się nie golę. No, montaż. Sorry. Widziałem takie rzeczy. Kurde, to jakieś ostrzeżenie. Nie wiedziałem, że od razu tak ostro poleci. Ktoś mi to podesłał, widziałem wcześniej, że tam są jakieś zdjęcia, ale my god. Fuck. Więc... No, jeżeli niekomfortowo czuję się z kobiecym ciałem, to już pierwsze sygnały tutaj. Czekajcie, bo... Co?
Myślę, że niedługo nagra filmik Brodacz, powie, że jestem gejem, ale dla niego mogę zostać. Szokowany jestem, dosłownie czuję się jakby granat Sam o tym ogniem mówię. wybuchł, sam nie wiem co robię. My God. Boże święty, naprawdę. Muszę dojść do siebie. Dobra, lecimy z tym rakiem. Czy główny powód to jest lenistwo? Mi się po prostu nie chce golić. I proszę bardzo, od razu kawa na ławę. Te młode dziewuchy są niesamowite. Ich szczerość jest po prostu powalająca, ale szczerość w głupocie, bo to nie jest szczerość, wiecie, taka szczerość z głębi serca, tylko szczerość w głupocie. Po prostu nauczyły się być, że można być głupim i tak ci nic za to nie zrobią, bo wszystko się lasce wybaczy. Ile czasu? Czyli faktycznie. Ale to je. Znaczy, nie, już komentowaliśmy tamten filmik, nie będę się powtarzał. Po prostu oglądajmy. Poświęcenie czasu na totalnie zbędną czynność, która jest szkodliwa dla ciebie, jest głupotą, tak? Ciekawe. Ale to była odpowiedź na argument, że jej się nie chce. Nie powiedziałem co szkodliwości. Zdajesz sobie z tego sprawę? Widzowie, gdzie on pracuje? TVP czy TVN? Zajmuje golenie się, naprawdę. Czy mniej niż wygolenie tych brwi, żeby zrobić ten lotniskowiec, wydepilować te brwi? Na pewno to Trwam! zajmuje znacznie dłużej czasu, ale mimo to wygala brwi, bo takie pokazali, takie ona przyjęła wzorce ze Stanów. Mogę zacząć od czynności, od czegoś No produktywnego. właśnie, o brwiach co powie? Niech odpowie na te argumenty, jeśli śmieje. Po odpoczynek, A jeżeli co jest w się. dupę? Co jest? Czemu nie odpowiadają? A wcześniej Przysięgam, że ta odpowiedzieli. pana córka tej Oli Factory, dosłownie, po co sprzątać, skoro i tak będzie brudno, a ja w tym czasie mogę popierdolić jakieś kocopoły i powiedzieć wam o tym, że nie mam czasu na sprzątanie. Porównywać czynności pod prysznicem, to wolę sobie na przykład wykonać peeling ciała na No balsam. jest to komentarz totalnie, się nie komentarz, tylko porównanie nieadekwatne, no bo jak się nie posprząta, no to mogą być, prawda, różne roztocza w powietrzu i tak dalej. Może być to tak samo złe dla zdrowia. Dokładnie. A no nieogolenie się jest dobre dla zdrowia, lepsze niż ogolenie się, więc. Ciało. Ok. Tak, i to Dzięki. zajmuje ci na pewno krócej Pokaż niż teraz dyplom z przesuwanie Harvardu. pachy, które zajmuje 30 sekund. Chyba, że masz pachę wielką jak słoń, no to może trochę dłużej. Nie wiem, zrobić maseczkę na twarz, na włosy, cokolwiek. Po prostu to jest dla mnie zupełnie zbędne. Golenie nóg, cipki, pach. To jest naprawdę Już trzeci raz słyszymy, jak ona to mówi. Już nie mogę dłużej. bardzo dużo czasu. O Jezu Święty. Nie, może obejrzę odpowiedzi na te komentarze. Już mam dość tego. Dobra, na komentarze. Już mam dość tego oglądania analizy filmiku. Które broni, ale jest bardzo dużo osób, które No większość daje sobie niestety. upust. Okej, no to chyba te komentarze się mniej więcej układają od najpopularniejszych do mniej niepopularnych. Więc pierwszy komentarz to jest, czy tylko mi golenie zajmuje 3 minuty. No to zależy Odniesienie do tego argumentu oczywiście, o czasie, nie? tak, w zależności od intensywności ogłosienia, no. Dlaczego podważać to, że ja się golę na przykład 10 minut? Dlaczego ktoś ma po prostu to podważać? Okej, on się goli 3 minuty i jest w porządku, jakby ten film jest po prostu o tym, dlaczego ja się nie To jest tylko golę. jeden z argumentów, no i tak rozumiem. Liczyłam na lepsze wytłumaczenie typu problemy zdrowotne, a tu bo mi się nie chce. No, problemy Prawda. zdrowotne były dalej. Inna. Nie. Do pach i nóg nie było problemów zdrowotnych. Na to powiedziałaś po prostu, że się nie chce, więc nie kłam. Kolejność. To tak samo jakby powiedzieć, po co się myć, to zajmuje tyle czasu, tyle zmarnowanej wody, tyle wydanych pieniędzy na szampony i tak dalej. Kolejny komentarz. No nie do końca, bo golenie Nie, nie to jest nie równoważne z śniaki, myciem Igor. się i z higieną. Niestety. Dokładnie, no. Nie mycie się wyraźnie Skraca prowadzi życie. do, tak, do infekcji, No do do przeróżnych rozrostu, chorób, tak, tak. Mycie rozrostu sprawdza choroby się prostą. bakteryjnej. Dlatego myć się powinniśmy, no ale golić się tutaj nie ma nic wspólnego, a tym bardziej właśnie jeszcze gorzej. No, to, o czym mówiliśmy już wcześniej w kółko, no nie? Za ten czas, jak to Ojciec się myje? nagrywałaś, No zdążyłabyś dobrze. się ogolić 5 razy. No tak, tylko czy to ogolenie z 5 razy dałoby mi tyle, co wypuszczenie tego filmu? I I przekonanie. już wiemy, po co powstał film. Na kogoś, tak? Przekonanie Nie no, żartuję, chociażby oczywiście kilku nie po osób. to.
że to jest po prostu normalne, tak? Włosy pod pachą chronią, tak, chronią przed ładnym zapachem. No, nie do końca, bo na przykład jak sobie podcięłam bardzo krótko włosy, to wtedy właśnie przez kilka kolejnych dni dużo gorzej jakby mój pot pachniał. Mhm. Jakby dużo gorzej tak samo się pociłam. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ale na pewno skóra po prostu w ten sposób się broni, tak? Nie wiem, ja myślę, że coś tam podciąć włosy pod pachami można czasem, nie? No to czasem mogą przeszkadzać, ale w sumie... No, tak, ale ja mówię... Po cienkim lodzie stąpa brodaty. Żeby takie teorie przy niej mówić... Mówię o tym, że właśnie jak... za bardzo przecież, tak? Tak, za bardzo podcięłam, bo na przykład źle sobie wyregulowałam to ostrze w tej maszynce. No. No to jak za krótko się podcięłam, to... Dziękuję, Kumakowski. Dużo odwrotny gorzej. Efekt, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Nie chcesz się golić, to nie, ale według mnie wygląda to obrzydliwie, no nie? No, to już o tym się, do tego się też odnosiliśmy, no nie? Tak, wygląda to obrzydliwie, dlatego że się napatrzyliśmy od dziecka na kobiece, gładziutkie ciała, już nie mówiąc o na przykład kontekście seksualnym i oglądaniu na przykład porno, w których też kobiety są bardzo często gładkie, wygolone i tak dalej. Tutaj ktoś mówi, że nawet wygodniej jest jej po prostu być gładką na przykład, no nie? Okej, okay, to właśnie o to chodzi, no nie? Żeby powinna być wolność. No jak ktoś chce, no to może to robić, jeśli nie ma tych skutków, nawet po ogoleniu tych zapaleń. Oczywiście, tych że tak. To nie jest tak, że... może też ja źle troszeczkę się wyraziłam w tym filmie, ale to nie jest tak, że ja mówię, że golenie się jest złe samo w sobie. Bo jeżeli faktycznie ktoś czuje presję taką, że na przykład musi się ogolić, bo czuje się z tym komfortowo psychicznie, okej. Okay, albo na przykład czuje, że lubi to. Albo na przykład przy jakimś uprawianiu sportu, to wszystko jest w porządku, tylko trzeba, uważam, najpierw zastanowić się, czy dany przyjęty standard jest logiczny i jest dobry dla nas po prostu. No to będą najpopularniejsze takie... Ale właśnie o to chodzi. To Nitra, bo chcę też pokazać, nie, że wśród tych najpopularniejszych są takie raczej dość lajtowe komentarze, no nie? Które po prostu nie są wulgarne, tylko po prostu mówią, o, że to XD, nie daje dużo czasu, takie płytkie po prostu, tak powiem, no nie? Mhm. Nie ma aż takich bardzo intensywnych, no nie? No, że ciągle z tym czasem, że zamiast zrobić to, mogłaby zrobić to, po prostu... Znaczy, wiesz, po prostu też doradzanie, były komentarze o tym, że jak nie masz pieniędzy na goletki, to nie wiem, idź się zatrudnij w KFC czy coś takiego, no. O, ale jaka tutaj już jest pierwszy pozytywny komentarz, który ma 50 lajków. Kiedyś kobiety się nie goliły i żyły normalnie i nikt nie robił z tego coś dziwnego, że się nie golą. Szanuję za to, mimo że się golą. Co to jest za argument, że kiedyś się ktoś się golił i żył normalnie? Kiedyś w dupę nie napisałbyś komentarza na YouTubie, też byś żył. Kiedyś nie zjadłbyś tego ze sklepu, tylko byś poszedł na polowanie. Może byś przeżył, może nie. Co to jest w ogóle za argument? Ty, możesz po prostu napisz na sobie, że tak. Kiedyś to tak, a teraz tak. W dupę, bo czasy się zmieniają. No co to jest za argument? W dupę, że kiedyś się nie golili i żyli. To jakby stary powiedział, nie? No nie mogę, przecież taki boomerski argument, że tego się słuchać nie da. Wolę to szanuję totalnie. Kiedyś no, to no było. No i po prostu już jakieś przebłyski po prostu do tego czegoś zwykłego, tak? I to jest mój komentarz, który ma 9 lajków. Ja też się nie golę. Gdybym cię tutaj zobaczyć, też uznałem, że się nie będę golił. Włosy na ciele są normalne, ani trochę nie jest to niehigieniczne. Widzicie tutaj kolejny komentarz potwierdzający, jakby Kingi zdanie, no nie? Więc spoko. O, mydło w płynie i żele do ciała. Nie no, ogólnie wydaje mi się, że i tak jakby większość ludzi się goli nie z powodu higieny, tylko z wyglądu. Tak naprawdę, no. Także z tym higieną to też takie na siłę wybranie tego jako główny argument. Że wiesz, o nie gól się, bo to przecież też jest higieniczne, ale to też nie o to chodzi w dupę tylko. Co jest za głupota? Oni raz mówią, że ktoś chce... Ciała też mają no, różne tak rzeczy w sobie. XD, a paczkę maszynek widziałam za 5 zł.
No ale to jest właśnie ta paczka maszynek, nie wiem, z dwoma ostrzami, które bardzo, bardzo zacinają, no nie? No tak, mydło wpłynie i żel do ciała są również na przykład nienaturalne, syntetyczne, których właśnie nie kupuję. Dokładnie. A staram się, jak, o czym oczywiście wiecie, że muchem być. Bardzo restrykcyjnie nie no, żartuję. Które używam i staram się wybierać ten o jak najlepszym składzie. I zapraszamy na test Rossmana i Hebe. Link w opisie. No i tutaj też komentarz od... Co to? Dobra, nie masz. Mężczyzny. Jako facetowi nie podoba mi się to. Sam wolę się golić wszędzie za wyjątkiem głowy, rąk i nóg, zwłaszcza latem. Po prostu jest mi wygodniej, ale jeśli dziewczyna woli inaczej, to czemu nie? I sprawa przynajmniej ma trochę inne spojrzenie niż 99% społeczeństwa. Nie wiem, czy 99% społeczeństwa ma takie spojrzenie, ale może... Ale... Też mi się tak wydaje, że mniej. Golenie par zajmuje dużo czasu, dosłownie około 20... To wszyscy o tym czasie. Bo to pierwsze, ale podważanie bo to każdego argumentu, jakby ja nie powiedziałam komuś, żeby tego nie robił przez to, co ja mówię. Ja po prostu podałam to moje tak argumenty, tak? I nie prosiłam nikogo o rady. No, ma bardzo dużo lajków, 2000. Jeśli znajdziesz chłopaka, który to akceptuje, nigdy nie pozwól mu odejść, to prawdziwa miłość. XD. Nie wiem, czy to jest aż taki po prostu problem dla innych osób, że nie wiem, odrzuciłyby osobę do tego, bo nie jest ogolona. Nie wiem, nieważne jest dla nich, co są reprezentuje, jakie ma... nie wiem, system jakby wartości i tak dalej, tylko po prostu to, że nie jest ogolony, to jest dla nich pierwsza rzecz najważniejsza, no, daje mi się. Ale z drugiej strony można obrócić to tak, że co, dla ciebie tylko się system wartości liczy, ale jakby jak się żyje z tym człowiekiem, jak się dogaduje i tak dalej już się, czy się goli, czy nie, czy się myje, czy nie, nie można tak mówić. Osoba się składa z wielu rzeczy, a nie w dupę tylko z systemu wartości, ale pieprzony to jest toksyczny człowiek, z którym się nie da wytrzymać dłużej niż 15 sekund. Jeszcze się w dupę nie goli dodatkowo i nie myje. No nie można tak. To jest takie obracanie o 180 stopni. Nie można tak, widzowie. To dość kurczę pokażające. O, na przykład tutaj jest pozytywny komentarz. Dziwią mnie komentarze, że włosy w miejscu intymnym są niehigieniczne. Na stronie szpitala, w którym niedługo będę rodzić, w zakładce z info dla ciężarnych jest na czerwono napisane, żeby na kilka dni przed porodem absolutnie się tam nie golić. Można jedynie przyciąć włosy trymerem, żeby przy ewentualnym wszyciu było łatwiej personelowi. Golenie żyletką tak delikatnego miejsca spowoduje mikrouszkodzenia i podrażenia przez... które wnikają drobne ustroje powodujące infekcje. Dokładnie. A jak wiadomo, w szpitalu nie trudno się czymś zarazić. Mi to osobiście. Nie interesuje mnie nic. Ale to jest informacja. Czekaj. Ale to jest informacja o tym, co robić w szpitalu, którym się za chwilę będzie rodzić. Czy za chwilę to się rodzi codziennie? To jest przecież. Co to w dupę jest za argument? O co chodzi? To jest informacja do kobiet w ciąży, które za chwilę urodzą, a nie do wszystkich kobiet na planecie. Dzięki za info, co robić w trakcie ciąży w dupę, ale to nie jest o to, nie o to chodzi. Po co dobierają takie pytania? Żeby manipulować? No nie wiem, to jest manipulacja umyślna albo nie, ale to jest jakieś gówno. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jako uczony z Hogwartu chciałbym zwrócić uwagę, dziękuję, że włosy w tych miejscach aktualnie cherry picking to się nazywa? Zanikają, bo nie są potrzebne, a włosy w tych miejscach aktualnie jeszcze bardziej pogarszają stan fizyczny skóry. Włosy są potrzebne, jak się człowiek nie myje. Nie wiem dokładnie, nie chcę się tak pojadać, bo ja się nie znam. Ona coś mówi swojego, że niby jak się nie golisz, to jest lepiej, nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest ogólnie główny argument, jeżeli chodzi o ich higienę. Ona też na przykład powiedziała, że jej się nie chce, ale tego już nie można jej wytknąć, tylko trzeba mówić o higienie i o tym, co zrobić 3 dni przed ciążą? Dzięki za wtupę informacji, brodaczu! Osobiście obojętne, czy ktoś się depiluje, czy nie, ale te zalecenia chyba mają jakiś sens. Widzicie, kochani? Tak, jak rodzisz za 3 dni. Widzisz ten komentarz? No nie wiem.
A jak ktoś na przykład chce się ogolić tylko dlatego, żeby nie wyglądać podczas właśnie porodu przed innymi, nie wiem, żeby się nie czuć zapuszczoną, tak? Myślę, że może być to dość popularna właśnie czynność, no nie przed porodem na przykład. Żeby tak, nie czuć ale się... często słyszałam jakieś sytuacje, gdzie koleżanka na przykład złamała nogę albo coś tam się stało i po prostu słyszałam, że ja się martwiłam tylko o to, żeby lekarz nie zobaczył mojej owłosionej, nieogolonej nogi czy coś takiego. Nie. Widzowie, to jest cherry picking, co teraz zrobię, nie wiem, wy powiedzcie, ale czy oni przed chwilą nie mówili, że bardzo ważny jest system wartości? A teraz mówi, że miała koleżanki, co jak złamała nogę, to się martwiła o to, czy jej nie może ogolić. W dupę, co? No nie mogę. Przysięgam, że nie wiem, co się dzieje. Ja więc... Znaczy, zamiast o swoje zdrowie, myślimy o swoim wyglądzie. Jak się prezentujemy przed innymi, to na to, czyli widać to, że też my jakby sami nie patrzymy... Nie siebie chyba. Nie, też patrzymy głównie na wygląd, no nie, a nie na to, że... A nie na wnętrze człowieka, tak? Mhm. Ja pierdzielę! Nawet nie widziałem tak sprytnie odbitego argumentu! Z niegolenia nóg poprzez złamaną nogę i... Strach przed pokazaniem jej lekarzowi do tego, że wnętrze jest najważniejsze u człowieka. Ja pierdzielę, widzowie. Nice. Nice. Tupę. Prawie jak film Disneya, nie? Taki morał. Także widzicie, to nawet może być po prostu tutaj niebezpieczne. A poza tym wiem, że dziecko podczas porodu też przyjmuje florę bakteryjną tam, no nie od mamy. No tak. Więc ale to może co mieć ma też wpływ jakby na to. Ale co ma... Dupę ciąża do golenia się. Nikt nie każe kobiecie w 9 miesiącu ciąży się golić fizycznie, by nie mogła nawet tego chyba zrobić sama. O czym oni to mówią? O czym? No nie, dodatkowo, więc... Możliwe, że o czym nie oni mówią? Takie dziecko na kartę, nie? Nie wiem, nie to, wiem. To hipotezy takie to sobie hipoteza? Nie stawię, ale... To... Gdzie ona się kurwa patrzy, jak mówi? No i właśnie to jest też ciągle moja bolączka, że chcę się patrzeć w ten ekran, który jest obok, zamiast wam w oczy, czyli w ten obiektyw, no ale... No jak jestem sama, to już mi łatwiej patrzeć jakby w... Ale teraz właśnie tak, patrzę, jak wyglądamy gdzie jesteśmy, i nie? Czy jest wszystko w porządku w miarę. No na przykład o to. Pamiętam, no krampa, a ja pamiętam. Ci powiem, że to jest obrzydliwe i grzygać mi się chce, jak na ciebie patrzę. Przeczytaj Ez! No to się zrygaj. Tylko mi to przykro, skomentować. Przykro jakby... mi jest, no nie, że przykro... ktoś aż tak reaguje bardzo, bardzo po prostu agresywnie na takie coś, no nie. Nie no, ale to debilny aż tak komentarz. Wiele w nim emocji niepotrzebny. Wybudza, no nie, że tak inno... Ale też niepotrzebne jest branie go, bo to jest komentarz, który ma zero lajków napisany godzinę temu, który nikt nie zobaczy. W sensie, wiesz o co mi chodzi. Nie wiem, każdy youtuber może sobie wybrać komentarze z samego dołu, których i tak nikt nie czyta, i wziąć je i stworzyć taką teorię, że ty jesteś tak bardzo hejtowany i bierzesz te komentarze jako argument. To nie, to jest margines pieprzony, nie może tego nawet brać, jak to jest pieprzony margines, nie można tego brać. Na poważnie, a zwłaszcza do filmiku, jakiejś analizie. Osoba jest po prostu nieogolona, no jest to... Dla mnie szokujące, no nie? Sam napisał ten kurwa, moment. Ja facetem jestem i golę pachy i jajca, a tu wchodzę i kobieta mówi facetowi, słuchajcie, że się nie goli, bo jej się nie chce. Chłopaka to nigdy nie znajdziesz, bo ja bym się pożygał, jak to zobaczył na żywo. Na przykład tutaj. No i czemu taki komentarz w ogóle on czyta na tym filmie? Bardzo chce pokazać, że jest poszkodowany? No nie wiem. Te komentarze to jest pieprzony margines w dupę. To jest manipulacja. Żeby pokazać, jak ich nienawidzą. Komentarze, które są na samej górze, nie były obraźliwe, tylko bardziej to była... Właśnie to była krytyka. A to? To nie ma sensu tego pokazywać nawet na filmie. Będą im więcej teraz takiego czegoś pisać, skoro tak czytają chętnie. Po pierwszej minucie zwymiotowałem. To jest obrzydliwe. Dno. Te ostatnie komentarze jeszcze nie są może najgorsze. Pamiętam, że gdzieś zaraz na początku ale filmu muzyka. Po prostu były bardzo takie wulgarne i nawet takie grożące po prostu komentarze. I
stwierdziłam, że Boże. Mi nie jest przykro, że te osoby obrażają moją osobę. Mi jest przykro, że one stosują po prostu przemoc psychiczną wobec innych i też to świadczy o tym, jak one siebie traktują i innych. Jezu, bo jeżeli kogoś tak traktujesz, to ewidentnie tak samo nie masz szacunku do siebie. No ja bym takim osobom oczywiście pierwsze polecił zaakceptować siebie, polubić siebie, pokochać siebie i wtedy na pewno będziecie mieli po prostu ochotę dzielić się radością z innymi, a nie obrażać ich. I myślę, że tak bym chciał zakończyć ten filmik, że ja nie jestem zły na żadną z tych osób. Ja jestem bardzo wyrozumiały i myślę, że... Z czego ty masz być zły? No, na przykład, no nie wiem, jako twój chłopak, że dużo osób na przykład obraża moją dziewczynę czy coś, no nie? Aha, wiesz, wiem. No... Smutno ja się zrobiło, że masz to w dupie, wiesz? Trochę szkoda, że to powiedziałeś. Mi też się smutno z tego powodu zrobiło, że to tak olewasz, szczerze. Wyrozumiały, wiem, że te osoby po prostu miały taką, nie wiem, rodzinę, nie wiem... Znaczy, no dużo czynników wpływa na tak, to. Tak, no zostały tak ukształtowane po prostu. Wychowanie no nie? I jakieś środowisko dane, tak? Tak. W którym wyrastasz i kształtuje się twoja osobowość. Ale wiedzcie to, że to można zawsze zmienić. Dokładnie. Swoje myślenie można zawsze przetransformować. Można się wyedukować tak samo. Można się wyedukować, można zacząć myśleć bardziej pozytywnie i naprawdę po prostu zacząć też myśleć bardziej jakby logicznie. Co ma edukacja i do golenia kwestionować pach? Samodzielnie większą ilość można. Rzeczy. Się chyba zgubiłem już. To co słyszymy, to co jest nam wpajane, jakieś pewne standardy kulturowe i tak dalej, to nie zawsze musi być dobre dla nas. A zwłaszcza jeśli później się innych krzywdzi przez te standardy, no nie? No, to jest ewidentne. Bo ja tym, że się nie golę, nie krzywdzę innych. A to, że ludzie producentów maszynek postanawiają często w bardzo wulgarny sposób skomentować to, no to uważam, że to jest już przemoc. Nie mają tak? pieniędzy. Cyberprzemoc i przemoc psychiczna. Dlatego też chciałabym się tutaj odnieść do tego, jak ja w ogóle sobie z tym radzę. No, tak jak mówię, ja nie jestem zła... Antymaszynkowcy? Ja wiem. Nowy ruch. ...na te osoby, to, że one kierują to do mojej osoby. Tylko ja im współczuję i ja wiem, że one po prostu jeszcze nie wiedzą, nie wiem, może pewnych rzeczy fizjologicznych, jak działa nasze ciało, jak działa nasz organizm i też może za bardzo są manipulowani przez społeczeństwo i przez innych. Naprawdę polecam się zastanowić nad napisaniem kolejnego komentarza, bo może po prostu do kogoś skrzywdzić i myślę, że to jest niepotrzebne. Myślę, że... Też tak myślę, że to jest niepotrzebne, bo jak ty chcesz troli internetowych nauczyć, żeby nie pisali trollowych komentarzy. To niepotrzebna ta przemowa, też tak myślę. Lepiej po prostu zrobić coś dobrego, niż pędlić się w głowie nad czymś negatywnym. Dokładnie, tylko się w tą negatywność po prostu wgłębiać i wgłębiać, no nie? No ja bym tak samo po prostu, ja bym wam, nie wam, tylko po prostu osobom, które odczuwają takie negatywne emocje, jak widzą coś takiego, co się nie zgadza z nimi, z ich przekonaniami i tak dalej, po prostu polecam naprawdę, żeby siebie zaakceptowali i powiedzieć im, że nie muszą czuć się tak sfrustrowane na temat swojego ciała i że mają szansę siebie zawsze zaakceptować i pracować nad tym, żeby pokochać siebie po prostu i być siebie dumne. No i kończąc takim pozytywnym akcentem, zakończmy już te komentarze. Mam nadzieję, że ten filmik i ta sytuacja cała zmieni myślenie paru osób na ten temat. Zwłaszcza właśnie może mężczyzn, bo widzę, że głównie oni komentują w taki wulgarny sposób do tych filmików. No jak się zdarzy negatywny komentarz... Byli bardziej tolerancyjni po prostu. No jak się zdarzy negatywny komentarz od kobiety, to tym bardziej boli. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Ale oni mają prawo pisać negatywne komentarze, tak jak ty masz prawo się nie golić. O co ci chodzi? A poza tym czytasz komentarze pieprzonych troli i mówisz przemowę, żeby tego nie robili. Po co czytasz te komentarze? To są trolle internetowi. Przecież. Wstawiasz film o niegoleniu pach, mówisz, że społeczeństwo jest zaszufladkowane w tym, że się goli, dziwisz się, że cię cisną za to, że się nie golisz, mimo że mówisz o tym, że będą cię cisnąć za to,
Potem czytasz komentarze troli internetowych i potem mówisz przemowę, żeby te trole nie pisały trollowych komentarzy. W dupę! Ja pierdzie. Co się dzieje? Nie no, ale ogólnie no to tak jak mówię, według mnie może ona się nie golić czy golić. To jest ich sprawa w sumie. Tak jak mówię, ja nie oceniam, czy ona się goli, czy nie. Mi to nie przeszkadza. Może się nawet nie golić, może nawet iść na ten basen, co ja, i być nieogolona. Mam to w dupie, bo ja nie będę jej oglądał. Jak jestem na basenie, to się nie patrzy ludziom na dupę czy pachy. My, widzowie, analizujemy argumenty. Czemu oni mówią, że się nie golą, że to jest jakieś tam według nich i tak dalej. Rozumiecie? No i tyle. A to czy się ona nie goli, czy się goli, tam to w dupie. Huzaria! Mamy znowu szansę!